Hej kochani, z tej strony Władek i witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Cosibelli. Widzimy się razem już po raz drugi. Jeżeli bacznie obserwujecie YouTube'a Cosibelli, to mogliście mnie już poznać w filmiku z makijażem halloweenowym. Dzisiaj widzimy się również z makijażem okazjonalnym. Zbliża nam się Sylwester, więc tym tematem również się zajmiemy. Wiadomo, jak Sylwester, to chcemy troszkę mocniej, troszkę bardziej błyszcząco, przynajmniej zazwyczaj tak jest. Natomiast postanowiłem do tegorocznego Sylwestra podejść z takim małym spinem. Aktualnie takim najbardziej trendy kolorem jest kolor brązowy, tak więc dla mojej modelki Mai wybraliśmy brązową stylizację, przy okazji przygotowałem jej włosy, no i stwierdziłem, żeby wszystko było takie monochromatyczne, to makijaż oczu i ust również będzie właśnie w tych odcieniach. Także mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodoba. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, jak zrobiłem cały makijaż, jak wykonałem go właśnie od początku do końca, no to zachęcam do oglądania dalej. Makijaż makijażem, ale jesteśmy na kanale Cosibelli, która słynie najbardziej z pielęgnacji, tak więc tego tutaj też nie mogło zabraknąć, a jakiemu pielęgnacja jest najważniejszym krokiem, jeżeli chodzi o dobry makijaż. Natomiast dlatego, że mamy sytuację wyjątkową, Sylwester, coś co jest raz do roku, no to stwierdziłem, że też wyjątkowo do tego się zabierzemy i złapałem na początek za maseczkę. Tutaj mamy maseczkę oczyszczającą do cery wrażliwej i suchej. To jest maseczka na bazie glinki, ona jest taka gotowa, od razu możemy ją nakładać na twarz, także nie trzeba się bawić w żadne mieszanie. Natomiast ja używam tego typu maseczek przede wszystkim po to przed makijażem, bo one, mam wrażenie, w moim prywatnym odczuciu zauważyłem, że po prostu zmniejszają produkcję oju czy sebum w gruczołach ujowych, dzięki czemu makijaż jest o wiele trwalszy i o wiele dłużej zachowuje swój mat, nie wyświeca się aż tak szybko. Także tutaj użyłem takiej delikatniejszej wersji. Ja osobiście na mojej mieszanej cerze lubię takie bardziej mocne maseczki, na przykład z glinki zielonej. Także wszystko zależy od Was, ta konkretnie jest taka bardziej delikatna. A kiedy maseczkę już zmyłem, to złapałem za tak naprawdę ten sam krem pod oczy, który złapałem w filmiku z makijażem halloweenowym. Jest to Yerba Mate Wake Up Gel z Good Molecules. To jest taki bardzo lekki, żelowy krem pod oczy, który fajnie nawilża, przy okazji pobudza skórę. No i jest świetny też pod makijaż, także to będzie moja baza pod korektor. Na twarzy nałożyłem jeden z moich ulubionych kremów z jednej z moich ulubionych marek pielęgnacyjnych, czyli ze Skintry. To jest Let Your Skin Drink Up. To jest krem z niacynamidem, który jest lżejszą wersją z dwóch dostępnych kremów do twarzy w tej marce. Również posłuży mi nie tylko za nawilżenie, ale też za dobrą bazę. A na ustach ląduje balsam z Paula's Choice Lip Booster. To jest balsam do ust z kwasem hialuronowym i peptydami, więc bardzo ładnie mi zmiękczy usta przed aplikacją szminki pod koniec. Pierwszym krokiem makijażowym, ale nadal jeszcze tak troszeczkę pielęgnacyjnym, będzie SPF 50. Wiem, że najpewniej będziecie imprezować wieczorem, ale nic nie szkodzi, dlatego że ten SPF, który mam przed sobą, jest również świetną bazą. Jest to Hello Sunday, The One That's Got It All. Jest to silikonowy, można powiedzieć, filtr przeciwsłoneczny, który jest totalnie przezroczysty. Nie zostawia żadnej tłustej też warstwy, bo jest raczej taki, można powiedzieć, w pewnym stopniu matujący i bardzo, bardzo ładnie do niego przykleja się podkład. Tak więc wtedy, kiedy zależy mi na odrobinie ochrony, właściwie nie odrobinie, bo to jest SPF 50, ale również na tym, żeby makijaż w żadnym stopniu nie ucierpiał, to sięgam właśnie po ten produkt. Możecie też podczas aplikacji bazy zauważyć, że już pokręciliśmy włosy i wsadziłem moją modelkę w sukienkę, którą wybrałem dzisiaj, właśnie taką brązową ze świecącego materiału, także naprawdę jest bardzo, bardzo spektakularnie, już bez samego makijażu, bo modelka jest piękna. No ale idziemy teraz do podkładu i korektora. I podkład i korektor będą z marki Affect. Podkład to jest Cover Touch HD Matte Foundation. Konkretnie wybrałem tutaj matową, dlatego że zazwyczaj to są produkty z większą trwałością, więc powinny wytrzymać całą imprezę. Natomiast w zależności od tego, jaką macie cerę, możecie też na Cosibelli znaleźć BB kremy, czy lżejsze produkty, które być może cerom suchym będą bardziej odpowiadać. Natomiast w moim wypadku wybór padł na Affect Cover Touch HD. Dlatego, że Maja ma ładną cerę, wklepuje właściwie tylko i wyłącznie cieniutką warstwę tego produktu na całej buzi. No i jeżeli chodzi o korektor, to jest to Eye Retouch Concealer. Jego opiekuję przede wszystkim pod oczami. On ma taki dość mocno żółty ton, więc ładnie neutralizuje filotowawe zasinienia. No i tam, gdzie jeszcze na cerze uznam, że jest to konieczne, na przykład przy skrzydełkach nosa, czy odrobinkę na brodzie, dokładam sobie tego korektora, wyklepuję gąbeczką. No i tak naprawdę czas, żeby cały makijaż, przynajmniej tą mokrą część, zasetować. Łapię tutaj za puder z Ibry w przeźroczystym odcieniu
transparentny po prostu, tak jest, puder transparentny numer 1. On ma takie bardzo ładne, matowe, wygładzające wykończenie, więc buzia po nim wygląda jak taki, wiecie, piękny aksamit. Natomiast w zestawie dołączony jest też puszek. Ja tego puszka tutaj używam, dlatego że dzięki puszkowi jesteśmy w stanie osiągnąć największy efekt matu i najdłuższą trwałość makijażu. Także w zależności również od Waszej cery możecie użyć tego samego pudru. Jeżeli będziecie omiatać buzię delikatnie pędzelkiem z małą ilością, to taka aplikacja na przykład dla cery suchej będzie w zupełności wystarczająca, a im bardziej idziecie w kierunku cery tłustej, tym więcej proponuję Wam tego pudru nakładać. W tym wypadku po to po prostu, żeby ten makijaż też był taki bardziej glam przed kamerą, sięgnąłem po puszek. Natomiast tak jak mówię, dopasujcie wszystko do Waszego typu cery. Jeżeli chodzi o bronzer i o delikatny kontur, to łapię tutaj również za markę Affect Glamour Pressed Bronzer w odcieniu Brazil. To jest G0010. Taki dość neutralny, z delikatnie satynowym wykończeniem bronzer, jednak wpadający w takie cieplejsze tony. To nie jest taki stricte bronzer do konturowania, ale ja też osobiście za takimi nie przepadam, bo moim zdaniem na wielu cerach potrafią po prostu wyglądać trupio. Także zazwyczaj w moim kuferku łapię za produkty, które są albo trochę cieplejsze, albo bardziej neutralne. No i ten produkt też nie nakładam, tak wiecie, tylko i wyłącznie pod kością policzkową, ale również na czoło. I tak wyżej na policzek, żeby nie tylko dodać takiego konturu, ale też żeby buzię delikatnie ocieplić, opalić, żeby ona wyglądała na zdrowszą. No i też to, co pomoże mi w uzyskaniu takiej świeżej, zdrowszej cery, to będzie róż. Tutaj róż będzie z Annabelle Minerals w odcieniu Rose. On ma takie też satynowe, w miarę naturalne wykończenie, więc te kosmetyki nie wyglądają płasko. I dzięki temu, że użyłem teraz i satynowego bronzera, i satynowego różu, to ta wcześniej dość mocno zapudrowana cera naprawdę wraca jakby do życia i wcale już nie wygląda na taką zasuszoną, tylko wygląda naprawdę bardzo fajnie i soczyście. Natomiast, żeby jeszcze dodać tej, można powiedzieć, soczystości naszej cerze, łapię za rozświetlacz. Rozświetlacz pochodzi z paletki Glow Trio z marki Ibra. Używam właściwie zmieszanych dwóch najjaśniejszych odcieni, no i nakładam takie najbardziej tradycyjne miejsca, jak kości policzkowe, łuk kupidyna, troszeczkę na nos. Natomiast to jest raczej taki rozświetlacz, powiedział imprezowy właśnie, bo on jest raczej drobinkowy, więc na co dzień mógłby być dla kogoś za intensywny, ale myślę, że na imprezę jak najbardziej się świetnie sprawdzi, plus dodatkowo wygląda pięknie na oczach i odrobinkę tego rozświetlacza na oczach dziś użyję, także również to Wam zaprezentuję. Natomiast teraz brwi. Do brwi również używam produktu z Ibry i jest to taki fajny gagatek, podwójny. Na górze się znajduje cień do brwi, a na dole w tym produkcie znajdujemy taką żelową, na wpół napigmentowaną pomadę. No i ja zacząłem sobie najpierw wypełnianie brwi przy pomocy tego cienia. Tak naprawdę na tym mógłbym skończyć. Natomiast tak, żeby tylko w niektórych miejscach dołożyć trochę więcej intensywności, złapałem sobie później za tą pomadę, która jest w zestawie, no i uzupełniłem brwi jeszcze troszkę mocniej, bo jednak do tego makijażu oczu, które planuję, te brwi będą wyglądały lepiej, jak będą wyraźnie zaznaczone. Natomiast znowu wszystko zależy od Waszego stylu i od tego, co się Wam podoba. Dobierajcie to pod własne buzie. No i teraz czas na makijaż oczu. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek z makijażem halloweenowym i kupiliście sobie paletkę, której używałem wtedy, no to macie to, co będzie nam potrzebne do wykonania tego makijażu. W tym makijażu zacząłem od zasetowania powieki ruchomej cieniem Banana Shake. No, użyłem delikatną jego warstwę, żeby po prostu oko było bardziej suche, dzięki czemu blendowanie cieni później będzie o wiele łatwiejsze. Później odcieniem Peanut Butter zacząłem zaznaczać takim dość puchatym pędzelkiem załamanie, pracując na zewnętrznym kąciku i delikatnie właśnie wciągając go też w załamanie do środka w kierunku wewnętrznych kącików. Nałożyłem też ten sam kolor na dolnej powiece. Jak byłem już zadowolony z blendu, to przeszedłem do odcienia ciemniejszego. Ogólnie ten makijaż będzie bardzo prosty w odtworzeniu. Użyję mu tak naprawdę tylko kilku odcieni, także jestem przekonany, że każdy z Was będzie sobie w stanie z nim poradzić. Łapimy za ciemniejszy cień, Espresso, i pracuję nim przede wszystkim w zewnętrznym kąciku, troszeczkę jakby podciągając oko do góry. Nie robię tutaj nim żadnej kreski, bardziej taki, też nie chcę powiedzieć, że efekt foxy, ale staram się na otwartym oku wypracować ten kształt w taki sposób, żeby on był dla nas najzwyczajniej liftingujący. No i później nakładam również odrobinkę tego cienia w zewnętrznej części dolnej powieki, można powiedzieć taka 1/4, 1/3, żeby również i dolną część powieki przyciemnić.
i następnie blenduję trochę tego ciemniejszego cienia jakimś czystym pędzelkiem po prostu, żeby przejście między peanut butter a espresso było bardziej gładkie. Natomiast teraz czas na błysk. Tutaj jest cień, który nazywa się In the Spotlight, czyli że tak samo jak cała paletka. No i nakładam go na całą powiek ruchową, natomiast nie jestem z tym cieniem w żaden sposób oszczędny, bo jadę nim naprawdę dość wysoko. Wyjeżdża nim poza załamanie powieki po to, żeby nam oko ładnie się świeciło nie tylko wtedy, kiedy jest zamknięte, ale również wtedy, kiedy jest otwarte. Robi się ono wtedy takie duże, dość intensywne dzięki temu, ale nie za ciężkie przez to, że ten kolor jest dość jasny i błyszczący. No i też właśnie, żeby ten makijaż był naprawdę taki fajny, świecący, sylwestrowy, nie boję się i nakładam również ten błysk na praktycznie całą dolną powiekę. Gdyby Wam było nadal za mało światła, to złapałem za paletkę rozświetlaczy, tak jak obiecałem Wam wcześniej. Nałożyłem na początku właściwie wszystkich odcieni po troszku w wewnętrznym kąciku, natomiast później na sam środek powieki nałożyłem ten najjaśniejszy kolor, żeby jeszcze bardziej wybić jakby środek powieki, żeby on się jeszcze mocniej nam świecił, co dodaje nam jeszcze więcej takiego efektu trójwymiarowości naszej powieki. Także samo cieniowanie tak naprawdę kończymy tutaj. Jeżeli lubicie sobie dołożyć do makijażu kreskę, jak najbardziej możecie. Ja postanowiłem nie wykorzystywać eyelinera płynnego, bo właściwie w zeszłym odcinku, tym makijażu halloweenowym, mieliśmy naprawdę taki dość skomplikowany eyeliner. Także tutaj złapałem za kredkę po prostu czarną, taką łatwą do rozcierania. Jest to kredka z efektu Black Smoky Eye Pencil. No i tak naprawdę nałożyłem ją na, można powiedzieć, połowę, troszeczkę ponad połowę powieki i delikatnie właśnie roztarłem w zewnętrznym kąciku, żeby nie robić takiego typowego eyelinera, ale żeby jednak jeszcze mocniej zaznaczyć tą linię rzęs. No i teraz czas na maskarę. Łapię sobie za również produkt z efektu Party All Night Mascara i nazwa nam tutaj sugeruje dokładnie to, co tak naprawdę mam nadzieję, że wszystkim Wam się uda osiągnąć, czyli że będziecie bawić się przez całą noc. Maskara jest, ma być bardzo trwała. Przy okazji ma fajną szczoteczkę. Ja tutaj co prawda używam jednorazówek, więc nie mogłem doświadczyć jej genialności, natomiast szczoteczka ma dłuższe i krótsze po prostu wypustki, dzięki czemu można bardzo ładnie wyczesać rzęsy, ale też dotrzeć do tych najkrótszych i ta krótsza strona będzie się fajnie sprawdzać na dolnych rzęsach. Później możecie dokleić sobie rzęsy sztuczne, jeżeli lubicie. Jeżeli macie swoje własne ładne lub nie lubicie sztuczne, wcale nie musicie. Teraz na Cosibelli właśnie zaczęły się pojawiać rzęsy sztuczne. Można złapać sobie za na przykład taki większy model rzęs z Ibry. Są też kępki. Ja natomiast wybrałem po prostu coś bardziej delikatnego, bo nie chciałem całego makijażu oczu przysłonić. Natomiast po tym, jak nałożyłem sztuczne rzęsy, to tak naprawdę pozostaje mi tylko i wyłącznie aplikacja produktu do ust. I tutaj wybrałem szminkę My Lipstick z Mia w odcieniu Mia Nude. I ogólnie jest to taki, można powiedzieć, produkt na pograniczu pielęgnacji, bo nie ma on za dużo pigmentu i jest raczej bardzo mocno nawilżający. Natomiast ja ogólnie jestem fanem właśnie tego typu produktów przy makijażach, można powiedzieć, imprezowych czy okazjonalnych, z racji na to, że najpewniej będziecie tam coś pić, najpewniej będziecie tam coś jeść, no i większość szminek niestety od jedzenia się zjada. Nawet tych najtrwalszych, nawet tych płynnych po prostu będzie Wam się zjadać. No i produkt taki półtransparentny, który tak naprawdę poprawia tylko i wyłącznie Wasz kolor ust, ale nie nadaje im za dużo pigmentu, po prostu będzie zjadać się najładniej. No i też przy okazji, dlatego że to jest raczej taki produkt w formie balsamu, jest mega, mega łatwy w aplikacji, nawet w sensie w reaplikacji, nawet bez potrzeby patrzenia w lusterko. Także ja jestem fanem właśnie tego typu szminek, natomiast jeżeli lubicie coś bardziej napigmentowanego lub na przykład płynną pomadkę, oczywiście możecie wybrać to, co chcecie. Natomiast tak jak mówię, z doświadczenia radzę Wam złapać jednak za coś takiego bardziej balsamowatego, bez dużej ilości pigmentu, bo poprawki będą na 100% konieczne, a ten produkt, a przynajmniej taki typ produktu, poprawia się najłatwiej. No i tak naprawdę dotarliśmy do samego końca. Myślę, że makijaż właśnie udało nam się zrobić taki dość klasyczny, nieprzytłaczający, ale jednak z efektem wow w tych najbardziej trendy odcieniach. Teraz, no jeżeli macie ochotę zerknąć na niego jeszcze raz, to tak się prezentuje. No więc tak, kochani, mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się podoba. Piszcie koniecznie w komentarzach pod spodem Wasze przemyślenia. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Cosibelli, bo będę tutaj wpadać raz na jakiś czas. Możecie też wpaść do mnie na kanał, na Beauty Boy
Tak, po prostu Władek Beauty Boy lub do mnie na Instagram beautyboy.jpg. Ja się z Wami dzisiaj żegnam, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki za to, że byliście ze mną. Cześć.